Cześć, to Justyna. A to kolejny odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu. Być może zastanawiacie się, co u mnie słychać, bo ostatnio albo wrzucam stories, albo nagrywam bardzo długie odcinki Piąte Nie Zabijaj, ale przecież wiem, że tutaj publiczność i z tego podcastu, i z drugiego często się miesza. No i nie ukrywam, że trochę bardziej ostatnio mnie pochłonęła praca związana bardziej. Z piątym i to była praca trochę inna niż dotychczas, bo na przykład, już mogę to powiedzieć, nagrywałam program telewizyjny, taki prawdziwy program w telewizji. No i jest to taki moment, jakby w mojej powiedzmy, karierze, no jezu. Nie będę się wstydzić, używać tego słowa przełomowy. I taki kolejny jest to krok. W kierunku jakiegoś takiego usamodzielnienia się na tym poletku podcastów. I z jednej strony są to wspaniałe wieści i to są wspaniałe wyzwania, ale tak jak są super, to tak samo są bardzo stresujące. Dla mnie to było bardzo hmm, pouczające doświadczenie, ponieważ. Po raz pierwszy w życiu musiałam się tak naprawdę naprawdę zatroszczyć o to, żeby zarówno wszystko dobrze przekazać, jak i dobrze wyglądać, jak i um, pracować tak, by kilkudziesięciu osobom z ekipy też pracowało się dobrze, więc to był naprawdę stresujący czas. Szczerze powiedziawszy, to się bardzo odbijało potem na moim no, zdrowiu, no. Może nie tak, że nagle okazało się, że mam pół nogi mniej po nagraniu tego odcink tych odcinków, ale to było takie poczucie ciągłego stresu tego, że muszę być cały czas tip-top, spięta. Do tego wszystkiego jeszcze. Przyszły jakieś tam rzeczy związane z wydawaniem książki, a tu już się kompletnie wszystko rozsypało. W związku z czym to był naprawdę moment, w którym bardzo dużo się u mnie działo. Bardzo czułam się pod presją i na dobrą sprawę ledwo ze wszystkim nadążałam. Przyszedł więc taki moment, w którym wiedziałam, że muszę odpuścić i że warto jest wrzucić na luz i potroszczyć się trochę o siebie, w związku z czym yy, dzisiaj będzie odcinek właśnie o odpuszczaniu. Dodam, że partnerem tego odcinka jest marka Lace Ovenbaked, która poprosiła mnie, bym pogadała ze swoimi słuchaczami, czyli właśnie z Wami o Waszych sposobach na odpuszczanie, chwilę relaksu i oddechu. Kilka dni temu zapytałam na grupie, jakie są Wasze sposoby na odpuszczanie, ponieważ to wcale nie jest takie proste. Ja kiedyś myślałam, że odpuszczanie to jest jakby olanie tematu. Um, I podczas gdy nie wiem, chodziłam do liceum i uch, właściwie całe odpuszczenie wiązało się z tym, że zamykałam książkę, z której się musiałam uczyć, i po prostu postanawiałam, że nie pójdę na sprawdzian, albo że go po prostu napiszę, jak go napiszę, albo ściągnę. Um, no niestety takie były czasy. Nie jestem z tego dumna, to w dorosłym życiu odpuszczanie jest dużo trudniejsze, ponieważ mamy dużo większą świadomość tego, że nic nie zniknie samo, nawet jeżeli o tym przestaniemy myśleć. I też wydaje mi się, że mamy dużo, dużo, dużo większe poczucie odpowiedzialności. Ja przynajmniej tak mam. W związku z czym w momencie, w którym. Jest przede mną jakieś wyzwanie, na którym mi zależy, ale organizm już powoli odmawia mi gdzieś tam posłuszeństwa i czuję się bardzo zmęczona, to trudno jest odpuścić w takiej chwili. Prawda? Mi ratunkiem w takich sytuacjach, no nie powiem też i nie będę udawała, że jest to jakaś moja wieloletnia praktyka, ale w ostatnim czasie przyszła yoga. To jest moment, yy... Kiedy jestem na macie, to jest mniej więcej 40 minut do 50, bo wybrałam sobie takie, a nie inne treningi. Kiedy jestem sama dla siebie, kiedy skupiam się na tym, żeby się rozciągnąć, odpuścić jakieś napięcie, z kolei wzmocnić mięśnie i napiąć je tam, gdzie przez cały dzień zapominałam, że w ogóle je mam. I to jest taka chwila dla mnie, w której. Naprawdę potrafię się jakimś cudem odciąć od yy, pędzącego świata. Potrafię wtedy spowolnić, też spowalnia się oddech, jest też relaksacja na koniec i to jest naprawdę wspaniałe. Ale w sytuacjach, w których towarzyszy mi jakiś permanentny stres, albo na przykład dzieje się coś yy, stresującego, na przykład ostatnio, właśnie, tak jak powiedziałam z książką, yy, no to myślę, że jeszcze kilka lat temu po prostu miałabym ścisk w żołądku i ścisk w gardle przez yy, długi czas. I on by mi towarzyszył przez kilka dni. Być może to by się przeciągnęło do kilku tygodni. Yy, a w takich sytuacjach dzisiaj yy, siadam sobie, dzielę się tym problemem z kimś bliskim, yy, przegaduję go Mówię, jakie są za i przeciw, co się dzieje, co ja mogę zrobić, jak sytuacja wygląda. Zawsze sobie próbuję y, przedstawić rozwiązanie, które jest dla mnie najbardziej korzystne i takie, które może mi najbardziej zaszkodzić. Y, układam sobie scenariusze, co w przypadku pierwszego i drugiego, i to mi daje już jakieś poczucie, że mam jakiś plan. Ja jestem osobą, która naprawdę potrafi całe życie żyć bez planu. Nawet cała moja kariera tutaj w podcastach jest zbudowana kompletnie nieprzemyślanie, w sensie takim, że ja nigdy tego nie planowałam od samego początku, że nie wiem, chcę być najlepszą w Polsce podcasterką kryminalu. Nie mówię, że jestem, ale jeżeli chodzi o żeński głos i tę tematykę, tak pokazują statystyki i po prostu. Wszystko się działo, um, Boże, żeby to nie zabrzmiało tak jakoś e, zarozumiale, że wam, że wam jakby się tym chwalę, tylko właśnie chodzi o to, że po prostu nie miałam nigdy planu, a w sytuacjach, w których jestem zestresowana i w których coś mi może nie zagraża, ale jest to taka sytuacja, w której trzeba podjąć jakieś działanie, to właśnie posiadanie tego planu totalnie mnie uspokaja i potrafi mnie um, jakby ugruntować. Oczywiście w sytuacjach, w których robi się coś do internetu zawsze są różne obawy, że coś się może um, wydarzyć takiego, że nie wiem, ja nie będę miała na to wpływu. Na przykład jakieś negatywne komentarze, jakaś fala hejtu i więc czasami gdzieś to jest z tyłu głowy i wtedy sobie myślę tak, że nie mam na to żadnego wpływu. Jeżeli tak będzie, to przeżyję. I tak sobie zawsze myślę, że po prostu to jest wszystko do przetrwania i dam sobie radę, nie będę się tym przejmować. I to są dla mnie takie momenty, w których um, ja od razu gdzieś tam snuję te czarne scenariusze, ale właśnie w, takim, w tych momentach staram się złapać i ułożyć sobie po prostu zwykły plan. I to jest mój sposób na um, odpuszczanie stresu, bo tutaj u mnie to odpuszczanie to jest, um, to jest głównie um, temat odpuszczania stresu. Ale przede wszystkim chcę się teraz dowiedzieć, jakie są inne sposoby, bo nie tylko stres można odpuszczać, można po prostu odpuszczać bardzo wiele innych rzeczy, na przykład problemy z bliskimi. Agata pisze: Ja dopiero nauczyłam się odpuszczać na terapii, ale dużo zależy, czy odpuszczam sobie jakieś aktywności czy zadania, czy odpuszczam pewne relacje, które nie mają sensu, albo czy odpuszczam sobie dyskusję, która do niczego nie prowadzi. Tomasz. Moim skromnym zdaniem, chyba zależy, czego dotyczy to odpuszczanie: czy relacji, czy pracy, czy nadmiaru obowiązków, czy niepotrzebnego zaangażowania w nie swoje problemy. Wszystko to może być zakotwiczone w zupełnie innych potrzebach czy doświadczeniach i wymagać różnego podejścia. Tyle mentrukowania, bo mi w praktyce pomaga naturalny kompas, który wskazuje mi kierunek z literką S. Co w tym przypadku stoi za tam udawaj się jak najdalej, w pośpiesznie. Po prostu stosunkowo szybko czuję, że coś nie jest dla mnie. Patrycja. Mnie odpuszczania uczy mój organizm. Po prostu czuję, że dzisiaj nie dam rady, że muszę odpocząć i tak robię. Jeszcze tylko muszę się nauczyć nie mieć z tego powodu wyrzutów sumienia. Agnieszka pisze, że dla niej odpuszczanie to po prostu robić swoje. Weronika. Moim zdaniem sposobu nie ma. Po prostu trzeba to zrobić już. Wiem, że to trudne, ale jak już przełamie się to w głowie, to pójdzie dalej. Przynajmniej u mnie to się sprawdziło. Agnieszka, moje sposoby na odpuszczenie są liche. Najtrudniej jest mi odpuścić rozkminianie czegoś, co się wydarzyło z moim udziałem i nie poszło za dobrze, więc się zamęczam, mieleniem tego w koło. I wtedy jedynym ratunkiem jest znalezienie, nawet na siłę plusów z tego doświadczenia, albo wiara. Że one na pewno są, tylko że jeszcze ich nie poznałam. Najłatwiej jest mi odpuszczać czynności bieżące, które jeszcze kilka lat temu, jak rasowa maniaczka, musiałam doprowadzić do końca. Czyli na przykład szukanie zagubionej koszulki do nocy, sprzątanie mimo zmęczenia i tym podobne, bo nauczyły mnie tego moje dzieci, które po pierwsze zawsze stawiają się na pierwszym miejscu i żądają uwagi, niezależnie od tego, co robię, a po drugie. Są mistrzami niedokończonych czynności, co nie przeszkadza im być super szczęśliwymi z tego powodu. Nic tylko patrzeć i uczyć się. Wspaniałe. Joanna, zamykam oczy, kładę rękę tam, gdzie czuję, a zwykle jest to na wysokości serca. Następnie biorę wdech i pytam sama siebie, czy tego potrzebuję, a potem czego ja potrzebuję. Zwykle to pozwala mi odpuścić. Paweł radzi zająć się swoim hobby. ULA. płaczę, racjonalizuje, wracam za jakiś czas albo ewentualnie szukam pomocy. Koleta. Wszystko zależy ale czasami muszę sobie coś roztłumaczyć w głowie, porozkminiać to sama ze sobą, podzielić na części pierwsze nawet głupie kupowanie nowych butów czy poważniejsze rzeczy jak stawianie na swoim w związku z planowaniem ważnej uroczystości, gdzie inni też mają coś do powiedzenia. Zadać sobie parę pytań i spróbować na nie szczerze odpowiedzieć. Czy to jest rzeczywiście dla mnie ważne, istotne? A może chodzi mi tak naprawdę o coś innego? Czy to jest warte poświęcenia na przykład miłej atmosfery dnia, albo dobrego humoru, albo czy ktoś mi za bardzo czegoś nie nawciskał, a ja w to uwierzyłam, że tak ma być i już. Jeżeli chodzi o stawianie sobie celów i ich realizację, to wygląda to podobnie. Czasem muszę zostać swoim adwokatem, żeby dostrzec, że nie jest tak źle jak myślę i że jednak coś mi w życiu wychodzi. I wtedy dociera do mnie, że nie muszę zawsze jechać w tybie 100% sifra. Po prostu powtarzam sobie w głowie, że nie warto. Że to jednak nie dla mnie. Że moja decyzja czy raczej zmiana decyzji wyjdzie na dobre. Że za rok to już nie będzie dla mnie ważne. Smutek, że muszę z czegoś rezygnować. Że o nim zapomnę. Że skoro z czymś czuję się tak źle, to muszę to odpuścić. Nie zawsze ten proces wychodzi. Czasem muszę taki proces odpuszczenia powtórzyć z pięć razy. Lubię też rozmawiać z bliskimi o tym, co mnie trapi, i o podejmowaniu decyzji. Takie rozmowy ułatwiają sprawę i wszystko staje się szybciej. Karolina. Wszystko zależy od tego, co i kiedy trzeba odpuścić. W pracy zamykam komputer, w domu, czasem puszczę dziecku bajkę, a sama na chwilę odpocznę, czasem wyjdziemy na długi spacer, zostawiając cały bałagan w domu. Karolina. Bardzo często pomaga odpuszczenie tematu na ten dany dzień, kiedy coś mnie bardzo wzburzyło, i zazwyczaj na drugi dzień podchodzę do tego chłodniej. I potrafię coś odpuścić. Alicja pisze, że gdyby nauczyła się odpuszczać, to wiele by to zmieniło w jej życiu na lepsze. Alicja, mam nadzieję, że posłuchasz tego odcinka i zastosujesz jedną z metod, które tutaj się co chwilę pojawiają. Izabela. Poznanie innej perspektywy. Zawsze zwracam się do zaufanych mi osób, by spojrzeć na sprawę z innej perspektywy. Wtedy jest mi łatwiej. No i mieć w tyle głowy. Że życie toczy się dalej, że jesteśmy maleńcy w porównaniu do naszej planety czy wszechświata, i że każdemu z nas wydaje się, że jesteśmy główną postacią w serialu, ale to tylko nasze subiektywne odczucie. Kasia mówi, że rozmawia z innym o tym, co ją trapi. Dopóki nie powiem czegoś głośno, to ciężko w mojej głowie dojść, że to nie jest dla mnie dobre. Sandra. Zależy, co odpuszczać, bo uważam, że niektóre rzeczy nie należy porzucać zbyt łatwo. A jeśli już uznam, że czegoś chcę lub muszę, że z czegoś chcę lub muszę zrezygnować, staram się do tego nie wracać. Odcinam się od tego i skupiam na czymś innym. Wydaje mi się, że najlepszym sposobem jest zamknięcie rozdziału, który chce się zakończyć, a nie ciągłe wracanie do niego i wiercenie sobie dziury w głowie. Staram się sama sobie wszystko racjonalnie przedstawić i wymienić alternatywy, zawsze jakieś są. A jeżeli mowa o drobnostkach, to wciąż uczy mnie tego życie. Częsta ekspozycja na tego typu sytuacje sprawiła, że z wiekiem coraz łatwiej jest mi odpuszczać pierdoły. A kiedyś naprawdę nie było lekko, bo mam charakter raczej dominujący. Ewa, wyobrażam sobie, jak głupio mnie będzie za kilka lat, jak się złapię na tym, że nie odpuściłam. A ile mogłabym zrobić dla siebie i swojego rozwoju zamiast kurczowo trzymać się złych emocji względem czegoś lub kogoś? Aleksandra. Świadome skierowanie uwagi do środka, na siebie. Mantra. Nie ma co się kopać z koniem, oraz przekazanie. Ratuj tylko tych, co chcą być uratowani. I to w takim chaotycznym skrócie. To jest cudowne. Małgosia. To bardzo ogólne pytanie. Chociaż niezależnie od tego, czy dotyczy to małych spraw, czy poważniejszych, odpuszczanie jest trudną sztuką. Sama nieustannie się tego uczę. Czasami łatwiej mi poukładać sobie w głowie i odpuścić w kwestiach rzutujących na moje późniejsze życie. Abywa tak, że zalewają mnie wyrzuty sumienia z powodu niedopełnienia codziennych obowiązków. W moim przypadku. Kluczem zawsze jest wewnętrzne pogodzenie się ze sobą i łaskawsze traktowanie samej siebie. Zdecydowanie łatwiej odpuszczam komuś niż sobie. Joanna próbuje medytacji kierowanej. Agata pisze, że pomaga jej yoga. Wszystkie emocje puszczają i można iść dalej. Anna. Zgodnie z powiedzeniem, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, próbuję spojrzeć z wielu perspektyw. Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na tak ogólne pytanie. Ja je też celowo zadałam właśnie tak ogólnie, ponieważ chciałam, żeby te emocje, matko, te, te, te porady dotyczyły właśnie tego, co wy postrzegacie za odpuszczanie. Dlatego tak, tak ogólnie, czy komuś, czy sobie, czy, czy, jakiś, czy to jest odpuszczanie jakiejś sytuacji, czy obowiązków. Isa. Ostatnio zaczęłam pytać się, czy warto i dlaczego warto coś zrobić, bo nie zawsze to, co warto, się opłaca i nie zawsze to, co się opłaca warto, później jest łatwiej coś zrobić albo to odpuścić. Gosia, mnie organizm do tego zmusza, bo bywam tak zmęczona, że za przeproszeniem. Trzy <laughs> po trzy. Jeśli jestem w takim stanie, że nie mogę zebrać myśli, mówię o wielu rzeczach oderwanych od siebie naraz, to znak, że potrzebuję relaksu. W szybkiej regeneracji pomaga mi kąpiel i ćwiczenia fizyczne, nawet jeśli to tylko rozciąganie. Ola z kolei pisze, że pyta samej siebie: Po co mi to? Dlaczego tak kurczowo się czegoś trzymam? Pomagają mi ćwiczenia jogi, świadome oddychanie, pozwalam sobie nie myśleć o czymś, na co w tej chwili nie mam żadnego wpływu. Muszę odpuścić, bo inaczej moje ciało będzie cierpieć. Pozbawiam się siły w ten sposób. No, i wierzę, że rozmyślanie nie przyniesie rozwiązania, tylko działanie. Więc skupiam się w momencie, kiedy przychodzi czas na robotę. Zosia: jak coś jest ważne, to nie odpuszczam, a pierdołami nie zawracam sobie głowy. Alicja: zaciskam zęby i zajmuję się codziennymi sprawami. Marta: co do odpuszczania: jeśli kolejny raz plan się wywali, to dla zdrowia psychicznego po prostu odpuszczam, znajduję sobie inny cel. Z wiekiem mi to przyszło. Zresztą tak się rozchulałam, że nawet gdy są jakieś problemy, to mam to samo podejście. Mąż twierdzi, że mam wszystko gdzieś, no i w sumie ma rację. Jeśli wiem, że nie mam na to absolutnie wpływu, to szkoda mi nerwów i energii. Magda mówi: Mi pomaga uświadomienie sobie, że wszystko jest ulotne. Czasem myślę o bliskich, o których, których już tu nie ma i o zmartwieniach, które mieli. One też odeszły. Za 50-80 lat zostanie po nas tylko nagrobek i pewnie parę zdjęć. Takie zetknięcie z ostatecznością pomaga mi nabrać dystansu do moich problemów. Martyna. Ja, gdy czuję, że już za bardzo wpływają na mnie negatywne emocje, że zaczynają mnie wybijać z fajnej energii, zwykłam mówić sobie w myślach: i co z tego? O. <laughs> I co z tego? Dopuszczam do głosu wewnętrzny egoistyczny głos, który mówi, że nie warto tego znosić, a warto odpuścić dla siebie samej i świętego spokoju. Życie jest za krótkie, by martwić się o sprawy, na które nie mamy wpływu. Danuta. Rozumiem, że tutaj chodzi o przebaczanie. Przebaczanie, na które się zgadzam, wynika z przebaczenia, jakie otrzymałam. Jestem chrześcijanką i wiedząc, ile Bóg mi przebaczył, jest to dla mnie motywem do przebaczenia wszystkiego każdemu. Beata. W kontekście tego, że ktoś mi coś zawinił, to modlę się i błogosławię tę osobę. A jeśli chodzi o to, że odpuszczam sobie coś, na co mam ostatnio fiksację, to robię dwa kroki w tył i szukam czegoś innego dla siebie. Edyta. Dotarłam do momentu, chyba wiek, w którym jestem, czyli 38 lat, w którym nie jestem w stanie zrobić wszystkiego, co powinnam. Znaczy, tak zakładam, że powinnam. Trochę z racji czasu, a trochę organizm się buntuje na ciągłe robienie czegoś bo o odpuszczanie czynności chodzi w pytaniu. Wbiłam sobie do głowy, że mam prawo do czasu dla siebie. Nie jest to kąpiel czy zakupy spożywcze bez dzieci, bo tak można przecież uznać w przypadku mamy. Czas dla mnie to czas na to, co lubię. Napisanie, oglądanie, czytanie. Ja się strasznie denerwuję na bałagan, choć nie jestem pedantką. Wyrobiłam rutynę, że raz w tygodniu sprzątam, a w pozostałe dni ile mi się uda, czy chcę, czy to tam jest naprawdę konieczne. Odpuszczam porządek zawsze i wszędzie. Staram się włączyć dziewczyny w domowe obowiązki. Ponoć kiedyś będę miała dobrze, bo mamy trzy. Wkurza mnie takie zwracanie się do mnie, bo bardziej obchodzi mnie to, co dzieje się teraz, a później to dzieci niech mają swoje życie. Odpuszczam sobie znajomości, które odbierają mi energię. Osobiście trudno mi znaleźć kogoś, kto podobnie myśli, z kim pośmieje się z tego samego, ale na szczęście jest też internet. Czasem zapierniczam jak z motorkiem w tyłku, a czasem nie tknę nic palcem i siedzę pośrodku Armagedonu. Armagedonu w głowie nie potrafię odpuścić, ale z fachową pomocą i dobrych przyjaciółek trochę lepiej. Najkrótszy przepis na odpuszczenie, myśleć o sobie, nie krzywdząc innych, i mieć na jak najwięcej rzeczy w tupie. <grywanie> nie zadowolimy wszystkich, wkurzyć jest się dużo łatwiej. Ci, co mają być, zostaną, a reszta nie odbierze mi dobrej energii. A co do odpuszczania celu, większego jak czas dla siebie, choć aktualnie to u mnie priorytet, to chyba dzieje się u mnie to naturalnie. Nie mam ich dużo. Te realne realizuję na ile sytuacja pozwoli. Przeważnie przekładam je w czasie, a te, które odpuszczam, raczej uznaję za nierealne i nie czuję, abym odpuściła raczej spojrzała trzeźwo albo nawet zmądrzała. Ludziom, jeśli odpuszczam, to zwyczajnie mi obojętnieją, albo odwrotnie. Nie wiem, co jest pierwsze. Sama sytuacja, przez którą mamy odpuścić, pozwala nam poznać drugiego człowieka, zweryfikować, na ile jest ważny w naszym życiu. Ania, jeżeli trzeba odpuścić sobie coś, co zasiedziało mi się w głowie, to dużo o tym piszę. Analizuję pod każdym kątem, ważę plusy i minusy, aż koniec końców racjonalnie stwierdzam, że innego wyjścia po prostu nie ma, chyba że prowadzącego do większych problemów i trzeba się wycofać. A potem. Zapitalam jak wóz, żeby faktycznie odpuścić. A to nigdy nie są przelewki. Dominika pozwala sobie wyryczeć się z bezsilności. Agata. A mnie odpuszczania innymi uczy natura. Szczególnie teraz, w czasie pandemii, kiedy staram się mieć nad wszystkim kontrolę. A wszyscy wiemy, że w tych czasach kontrola niezwykle wymyka nam się z rąk. No więc, kiedy już za dużo mi się w tej głowie dzieje... Ta uwielbiam wyjść do lasu, parku, na plażę, żeby po prostu iść przed siebie bez konkretnego celu, i wtedy nagle widzę, że ptaki nadal śpiewają, słońce świeci, drzewa dają nam cień, i mam poczucie, że tutaj wszystko jest na swoim miejscu i nic się nie zmienia. I wtedy pojawia mi się taka refleksja, że wszystko to, co w gruncie rzeczy najważniejsze i najpiękniejsze, czyli między innymi przyroda, działa bez tej mojej nieustannej chęci kontroli. I że gdy może puszczę inne rzeczy, to świat też nie przestanie się kręcić. Grażyna. Jeśli jest to zwykła, codzienna czynność, to przyjęłam skalę ocen. Nie muszę robić wszystkiego perfekcyjnie na szóstkę. Często wystarczy 3 plus. Jeśli jest to bardziej złożony problem, to staram się go przeanalizować. I jeśli wyjdzie na to, że już nic nie jestem w stanie zrobić, to jest mi łatwiej odpuścić. Magdalena. Mnie pomogło zrozumienie faktu, że jedyne na co mam wpływ to moje własne postępowanie i zachowanie. Wszelkie próby pomagania innym osobom, ingerowania w ich życie i sprawy, gdy mnie bardziej zależało niż im samym, kończyło się na ogół straconym czasem i nerwami. Więc przestałam, bo nie mam wpływu na decyzje innych osób. Z kolei odpuszczanie sobie samemu swoich własnych błędów i ułomności, czy też złych decyzji, na to mam lek pod tytułem Na moment podejmowania decyzji... Miałam taką wiedzę, a nie inną, i na tamten moment, na tę konkretną decyzję była najsłuszniejsza. Dzisiaj postąpiłabym inaczej, bo więcej wiem, ale wtedy takie zachowanie wydawało mi się jedynym słusznym wyjściem. Ela kończy propozycję, pisząc: Praca z wewnętrznym dzieckiem. Wszystkie niefajne rzeczy tak jakby się wtedy rozpuszczają. Jestem zachwycona waszymi odpowiedziami. Przede wszystkim też przypomniało mi się to, jak pani psychiatra mi powiedziała jakiś czas temu, że jest taka tabelka, właśnie, która służy do priorytetyzowania sobie codzienności. Ja wrzucę tę tabelkę na grupę, żebyśmy mogli sobie tego używać jak narzędzia, i czasami robię. To jest tam, że coś jest ważne i pilne, ważne, ale nie pilne. Nieważne i pilne, i nieważne i niepilne. I to jest jakby dzięki temu się układa. W zależności od tego, w które okienko wpada do nas sprawa, tak możemy sobie priorytetyzować rzeczy. No ale chciałam powiedzieć, że m, dlaczego y, taki temat, to dlaczego ja go poruszam, to już wiecie, ale dlaczego przy tym wszystkim stoi lace oven baked W sytuacje, w których. Sięgamy po różnego rodzaju przekąski. To są sytuacje, w których zazwyczaj odpoczywamy. I właśnie o ten odpoczynek chodzi. Oczywiście nie mam tutaj na myśli tego, żebyśmy teraz wszyscy relaksowali się tylko poprzez jedzenie, ale jest to jakiś taki aspekt mm, taka moim zdaniem, dość nieoderwalna część. Mm, fajnego spędzania czasu, takiego, który przynosi nam radość, przynosi nam ukojenie, pozwala się zrelaksować. I przyznam szczerze, że kiedy usłyszałam o tym, że mam opowiedzieć o, o właśnie takim odpoczynku, o odpuszczaniu sobie w kontekście marki Lace Oven Baked, to autentycznie zaczęłam się śmiać w głos, dlatego że Lace Oven Baked to jest autentycznie, wy zupełnie poważnie. Zawsze obecny element podczas wieczorów, które spędzam z moją siostrą w jej domu, kiedy jesteśmy wszyscy razem, jest jej mąż, jest mój narzeczony i siedzimy sobie, na przykład, oglądamy jakiś film, albo gramy w jakąś grę, albo po prostu wieczorem rozmawiamy sobie o całym minionym dniu. Zazwyczaj jest to bardzo późno w nocy, ponieważ bardzo późno chodzą wtedy dzieci spać, ale to jest taki element naszego życia. Naprawdę naszego życia, który kojarzy mi się tylko i wyłącznie dobrze i tylko i wyłącznie z takim momentem dnia, w którym odpuszczam. Po prostu siedzę albo leżę, relaksuję się, rozmawiam z bliskimi, um, oglądam najgłupsze głupoty w telewizji. Jeżeli mam ochotę, jeżeli mam oczywiście ochotę, to oglądam coś ambitniejszego. Ale lace of to jest właśnie towarzysz tych najmniejszych wieczorów, jednych z najmniejszych wieczorów, o jakich mogę sobie pomyśleć. Ważne też, żebyśmy pamiętali o tym, że to odpuszczanie to nie jest w żaden sposób porażka, że to nie jest w żaden sposób jakieś niedbalstwo, że dobra, olewamy, dobra, nieważne. Że to nie jest tak, że z tego powodu, że coś odpuszczamy, to będziemy mieli z tego tytułu jakieś przykre konsekwencje. Odpuszczenie jest takim rodzajem ja to tak trochę traktuję jako higienę psychiczną, jako coś w rodzaju takiego zmycia z siebie rzeczy, które nam przeszkadzają albo kleją się albo są takie lepkie, nie pozwalają nam po prostu pójść do przodu. Więc zachęcam was do tego, żeby właśnie włączyć takie odpuszczanie regularnie w swój harmonogram tygodnia. I tylko Wam tutaj przytoczę taką bardzo fajną y, historię. Z życia właśnie mojej rodziny, mianowicie mąż mojej siostry, jest osobą stricte pedantyczną. To znaczy, on, jeżeli coś robi, to robi na 100%. Jeżeli coś jest, to jest. Jeżeli, czegoś, jeżeli coś ma odpuścić, to po prostu tego nie robi. W sensie wiecie, że, że, że po prostu albo coś jest na 100%, albo nie ma tego wcale. I on kilka lat temu, prawie dwa lata temu, zaczął dietę. Ponieważ no, był niezadowolony z tego, jak wygląda, i to stało się jego takim motorem napędowym do w ogóle wszystkich innych zmian. W każdym razie on tę dietę trzyma do dzisiaj. Mierzy, waży wszystko, liczy kalorie, codziennie wszystko wpisuje sobie tam do takiej specjalnej apki. I to jest osoba, która nie je niezdrowych rzeczy, wystrzega się wszystkich takich, właśnie od, odstęp różnych produktów, które po prostu mu szkodzą. No i kiedy ja sobie pomyślałam o tym, że jest jakiś produkt, którego on nigdy nie zje, to na pewno będą jakieś takie przekąski właśnie. A Lace Oven Baked to jest jego Przekąska wyboru, która, którą zawsze mają w domu. Nie jedzą jej, co prawda, codziennie, ale kilka razy w tygodniu, właśnie podczas tych wieczorków, kiedy nawet mnie tam już nie ma, to, to sobie jedzą. I tylko chcę Wam właśnie powiedzieć, bo, ponieważ jego przykład mi tylko udowadnia, że tak jest: że on te chipsy jadł nawet w trakcie diety, ponieważ wliczał je sobie tam w ten swój bilans kaloryczny i to był jego sposób na odpuszczenie sobie na moment tego takiego totalnego rygoru. Zjedzenia czegoś, co. Um... Nie do końca wpisuje się w jego jakby jadłospis, ale wciąż ma aż 50% tłuszczu mniej niż na przykład takie klasyczne smażone chipsy lace. I to jest jego stały element takiej diety w ujęciu tygodniowym czy tam miesięcznym. E, ukochany przysmak. Jeżeli jakiś tam smak sezonowy im mega odpowiada, to po prostu jeżdżą po sklepach i wykupują na zapas, żeby im przypadkiem nie zabrakło. E, no, mówię z tym, naprawdę o tym z uśmiechem. Na twarzy, bo mnie to po prostu y, bardzo rozczula i y, bardzo się cieszę, że, y, że taka mała rzecz czasami może dać tyle radości i takiego luzu i odprężenia dla kogoś, kto od. Nie wiem, 8 do 20 jest po prostu na pełnych obrotach. Ym, I tylko wam tak tutaj chcę jeszcze powiedzieć, właśnie, że nawet takie osoby, które bardzo trzymają kontrolę i bardzo lubią mieć wszystko pod kontrolą, też potrafią odpuszczać. I do tego Was bardzo zachęcam. Każdy z nas może odpuścić, tylko trzeba dobrze pomyśleć, gdzie i jak. Do usłyszenia.